Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie Tightlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Gramy z silnymi arcymistrzami i walczymy. Dzięki, czuję się w miarę dobrze. Dzięki, misterku, że ci się podoba. Zapisy partii, ojej, w internecie są zapisy partii. Czasem też z książek sobie czerpię, ale głównie z neta. Z zapisami ruchów, na przykład na Chess.comie, tutaj gdzie jesteśmy, znajdziesz sobie partię mistrzów bez problemu. Albo na ChessGamesie możesz znaleźć, chessgames.com. Z Olsztyna, pozdrawiam z Warmii, jestem z Olsztyna. Znaczy pochodzę w ogóle z Kętrzyna, ale od 19 roku życia mieszkam już w Olsztynie, więc to już jest kawał czasu. 15 lat mieszkam w Olsztynie. Witam cię, Uszek. Dobra, cześć, cześć, Masno. Dobra, moi drodzy, no jedziemy, tak? Jedziemy. Jedziemy, patrzę, czy wszystko hula jak należy. Okej. D4. Nie zacina się. Karta graficzna działa. Nie zacina się. Odpukać mimo wszystko, ale nie zacina się. Jest dobrze. Tutaj to D5 sobie. A może pirca? Nie, zagrajmy D5. Nie, w Mistrzostwach Polski nie gram. Jestem za cienki na Mistrzostwa Polski. Z jakąś panią gramy. Z Dominikany. O, też ciekawe. Ciekawy kraj. Tu jeszcze nie miałem przyjemności. Teraz pytanie, chyba C5. Mi tu się chce coś ostro pograć, dlatego próbuję C5. Żeby skoczka wyprowadzić. Gońca gdzieś tam na G4, no może tutaj. Dobra, no mimo wszystko lecimy skoczkiem C6. Tu sobie zbijemy, jeśli tak. Od razu poszło bicie. Tu się pani pokusiła, o tak, to my zagramy sobie tak z planem zdobycia pionka, B4 nie można, bo wisi skoczek, E5 zaraz zagramy, tu pionek leci, pozycja czarnych jest lepsza, na pewno, na pewno, na pewno jest lepsza. W buletach nie gram, absolutnie, nie interesują mnie bulety. Ja jestem zresztą za słaby, ale to też, to nie jest moja dziedzina, jeśli chodzi o bulety, absolutnie. Tutaj mogę wrzucić tak, ale myślę, że zbijemy. I centrum zwyczajnie ustawiam lepsze, potem gońca na e6 mogę sobie fajnie wstawić. Tu będzie stało to dobrze. Witam cię, witam. Jak pierwszy raz ktoś jest, to tym bardziej jest mi miło, że trafiliście. Uczmy się szachów, moi drodzy. W sumie tu mogłem jeszcze zakurzyć chyba. To jeszcze zdążę. Tak, będę straszył F4. Oczywiście taki ruch może być. To zawsze sobie przepchamy piona. F3 też może być zagrane. No, genialne centrum czarnych, moi drodzy. Tu jeszcze podparcie fajne. Genialnie to wygląda. Wygląda to świetnie. Czasem klęska urodzaju. Jak masz za dobrą pozycję, to też robisz czasem takie babolce. Tak, wymieniłem kartę graficzną. Wymieniłem. Koniecznie musiałem to zrobić. Dobra, tutaj chyba wrócę. Już w miarę to działa. Tu nie mogę jeszcze, bo jest po prostu bicie. Znaczy tak, tu. Goniec. I chyba bije tam. Tu mi leci. No figura więcej będzie, ale tu jeszcze jakieś takie komplikacje mogą powstać. Nie chciałbym tego. Ciekawe, czy przeciwniczka to widzi. Taki ruch będzie raczej zagrany, ale zaraz muszę chyba tak zagrać. Poczekajcie, a tak. Bicie, nie. Tutaj bicie. Bicie, bicie. No mogę zawsze zbić tu i potem zbić tam. Też będzie bardzo dobrze. No nie, no muszę tak zagrać. To jest taka szansa, więc trzeba to wykorzystać. Oczywiście można zagrać było inaczej. Teraz biję tu, goniec bije. Jeszcze się chwilę zastanowię, czy bić tam najpierw. Nie, bo zawsze może być taki ruch. Tutaj goniec bije, hetman bije. Bije tutaj i tu. Myślę, że dwie figury wezmę. Zawierzę. Może to będzie bardziej opłacane. Zawsze skoordynuję te figurki za chwilę. To wygląda dobrze. Jakiś hetman D6? Chyba nie. Tutaj bronimy. Hetman F6. Bronimy dwie rzeczy jednocześnie. Szczerze mówiąc, tego nie widziałem, ale tego hetman E3 nie widziałem, ale na szczęście się broni. Wszystko. I kwestia koordynacji. Dwie figury zawierzę, to jest bardzo duża przewaga. Gry z widzami? Myślę, że coś zorganizujemy. Powiem wam, jestem głodny streamowania i szachów, tym bardziej, że mi sprzęt w końcu dobrze chodzi. Więc tym bardziej tak. Tu przepchamy, tu się broni. Jakiś taki ruch zawsze mamy.
Chociaż nie chciałbym gońca zamykać, tak? Może. Przeciwniczka ma też mało czasu. Mogę sobie też tak zagrać. Dobra, wymiana jest proponowana. No dobra, wymiana może być. Myślę, że wymienimy. Tutaj jest obrona. Zagrajmy tak. Tu się bronimy. A4 jakiś grozi. Goniec broni. No może takie to jest też prowokacyjne zagranie z jednej strony, ale myślę, że jest to w zasadzie szczegół. Kwestia realizacji przewagi. Tak można, wieża D8 można tutaj królem na F7. No dobrze, teraz pytanie, czy goniec, gdzie mi goniec bardziej się przyda, nie? No myślę, że tutaj, myślę, że tu. Nawet jak wieża zagra tak, a to sprytne, bo mogę też wtedy tu jakieś teoretyczne problemy mogą się pojawić. Znaczy problemy chyba nie, mało czasu ma przeciwniczka, więc tutaj powinno to się zakończyć dobrze raczej dla mnie. No właśnie, tym bardziej tu wieżą szybko schodzimy z tego związania paskudnego. Myślę, że D4 wystarczy. C3 wchodzi w zasadzie. Sobie zagrajmy tak. Tutaj. Aha, tutaj jest ruch i tu piona tracę. Nie, no to przeciwniczka już poddała partię takim posunięciem. Ok, no lecimy do góry. Ok, do góry, jakoś skoczkiem może. Coś w tym stylu. Goniec broni, wieża broni. Tu? No tu. Ok, no wygrana myślę, że w miarę gładka, więc jest ok. Modernizacja komputera. Dokupiłem kartę graficzną i trochę RAMu. Działa, działa, więc jest dobrze. Już byłem przygotowany na tydzień temu na turniej, lecz choroba, ale tutaj już jest dobrze. Także z czystym sumieniem, nie będzie się zacinać, jakość jest dobra. Bardzo się z tego cieszę, bo to była moja gorączka. Jaka karta, Stefczyku, nie pytaj, adekwatna do komputera. Ja nie mam jeszcze jakiegoś super sprzętu, więc ta karta też nie mogła być jakaś rewelacyjna, ale... No kupiłem kartę, słuchajcie, no może to nie jest tajemnica, za około 1600 zł. Wiem, że te karty są strasznie drogie teraz. No ale musiałem i jakoś nie szkoda mi było mimo wszystko, żeby sprzęt chodził. Więc w miarę dobrze. Baturu nie mogę kopać, nie mogę. Sprawdzałem, ale dzięki za czujność, nie. Jakoś nie w głowie mi takie rzeczy. Tak, okno otwarte, dobrze, dobrze wiecie, tak, w sweterku zawsze miło. Nie, świeże powietrze się przyda, już teraz coraz cieplejsze dni będą, więc myślę, że to okno będzie cały czas otwarte. Nie no, ta choroba modna oczywiście dopadła mnie, dalej ją mam, ale w piątek już kończę kwarantannę, moi drodzy, i lecę w sobotę na turniej do Białegostoku, który się odbędzie się mimo wszystko, więc bardzo się cieszę z tego powodu, bo aż mi się chce zagrać, po prostu to jest takie zbawienie, siedzisz cały czas w domu, a jeszcze rodzina jest uziemiona do 2 kwietnia przeze mnie, no ale takie wymogi niestety. Co zrobić? Ten turniej w Białymstoku, nie, tam nie będzie żadnych, niestety żadnych transmisji nie będzie, na żywo turniej. Ale będzie relacja moja na YouTubie, więc wyczekujmy. No tak, Pulchny, benzyna droga, jak wszędzie. No, jaki turniej? No na uniwersytecie. Ja pisałem na Facebooku pisałem odnośnie szczegółów, więc warto sobie zajrzeć, Mesterku. A czy kibice mogą przyjść? Nie wiem, jak w okresie pandemii. Możliwe, że tak. Ciężko powiedzieć. Nie. Na Title Tuesday złapałem, co? Nie. To, no, dziecko przyniosło do domu. No, w przedszkolu tam, wiecie, choroby się zaczęły. A to nieważne, no... Jak dobrze się przechodzi, to odpukać, odporność może będzie większa. Ale zabrakło mi jednego dnia, słuchajcie, przed szczepieniem. Miałem mieć szczepienie, niestety wyszedł pozytywne wyniki po szczepieniu. Ach, co zrobić. Wiedziałem, że turniej się zaczynał, tak. Wiedziałem, ale nie byłem w stanie grać. Tak, możliwe, bo to ludzie się też do zmiany czasu muszą przyzwyczaić. Ten turniej, tak, ma być. Ma być na... Na czas arbitrze? A, nie wiem, czy jest. Chyba nie ma. Chyba niestety nie ma.
Po 2 tygodniach Baturu podobno działa mniej więcej, ale to tam różne są teorie, nie będę wnikał. Nawet, no ja widziałem Pulch, no coś organizujesz, bardzo fajnie. No spoko, zapraszamy Stryków, jasne, czemu nie? Nie gram w turnieju streamerów. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, że istnieje, będzie taki turniej, ale nie wiem, czy bym dał radę mimo wszystko. Znaczy, patrząc teraz na to wszystko, to pewnie bym dał radę, ale w sumie nie wiem czemu, nie wiem, czy ja mógłbym się na to załapać, ale to już po herbacie, no nieistotne. Turnieju będzie na pewno dużo. Online, aha, spoko. No tak, witam cię, Minzord. Niestety nie mogłem zagrać, choroba dopadła. Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn, moi drodzy, Olsztyn, na mapie chyba widać. Czy ktoś jest utytułowany w tym turnieju? Ojejku, nie wiem. Nie wiem, jaka jest nawet lista startowa, także sorry. Sam nie mam pojęcia. Mailowo trzeba było się zgłaszać, więc to będzie chyba jedna wielka niespodzianka. Kto tam wystąpi w tym turnieju? Dobra, moi drodzy, mistrz międzynarodowy 2731. Fajnie się gada, ale trzeba lecieć. Królewsko-indyjska? Królewsko-indyjska będzie, okej. Wyłączyłem tabelkę. Dlatego też nie widać. Tu się grało F3. I teraz tak, tu się grało? Już nie pamiętam. Aha, goniec chyba F2. Goniec F2. Dobra. Haps, haps, C5. Na tych partii się tutaj trochę nagrałem w tym debiucie. Okej, tutaj jakiś grozi, skoczek F4, hetman D2 chyba trzeba. Tu się atak jakiś kroi, okej. Skoczek F4, goniec F1, hetman G5. Aha! To skoczek F4 może jakieś inne zagranie. No, muszę przyznać sprytnie. Sprytnie, sprytnie. No tu przeciwnik mnie trochę, przyznam szczerze, zagiął. Oj, teraz co zagrać? To jest dobre pytanie. Może tutaj zagramy. Hetman, tu będzie groził mat. Ale będę bronił tutaj hetmana. Hetman G5. Hetman G5. Kurczę, jednak tutaj chyba stoję słabo. Hetman G5 jest dobre. Gońcem zagram, dostanę szacha. Król na H1. Wymieni mi tego gońca strasznego. Ale może tak trzeba w tej sytuacji. Chodzi o to, żeby ten skoczek bronił hetmana. No na pewno hetman G5 jest rozpatrywane. Wtedy muszę tu. Jakiś goniec H3 nawet istnieje. Wow! Okej. Teraz tak. Gramy tak. Tu bronimy. Teraz grozi wybicie raczej. Zawsze goniec na G3 mogę obronić. Czasem takie kopnięcie tu istnieje, takiego silnego gońca. Są takie konkretne rzeczy już. Goniec na F5, a to ciekawe. Teraz tak, może tutaj, tutaj. Może wieżą. Trzeba wszystkie figury wprowadzić tutaj, atakować. Jeśli hetman G5, to ja chyba G3 zagram. Może być dobrze wtedy. Hetman zagrał na F6. No też dobrze zagrał. Też dobrze kmini. Myślę, że tak.
Dobra, lecimy. Jak zagra tak, to wymienimy zwyczajnie, bo wyjścia nie będzie. Teraz f4. Goniec będzie musiał uciec. Tu słabe białe pola zostaną. Ale zaraz, ja mogę chyba tak rąbnąć. Tutaj wisi. Muszę tak. Muszę tak. On mi kopnie. Kopnął. Kopnął mi tutaj. Więc ja muszę teraz tak. Tym, czy nie tym? Hetmanem? Spróbuję bez hetmanów pograć. Nie chcę wymiany. Słusznie. Słusznie, słabe pola tutaj powstaną. Tak, spróbujemy wymienić. Ten goniec też trochę będzie mógł pograć po tej diagonali. To jest ważne, żeby nie wpuścić hetmana na f3. Wybijmy to. Aha, tu na f2 coś będzie podwisało. Wymiana. Tutaj jak tu wracam wieżą. Tak. I wtedy tym chyba. Kurczę, mogłem przesadzić, bo hetman f3 zostanie zagrane. Poczekajcie, zagram tym, hetman, szach, tu, tu. Muszę policzyć w pamięci. Tutaj, tutaj, tutaj. Kurczę blade, mało czasu. Tu, tu, tu. Nie, no dobrze, 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 bo tam mogę szachować cały czas. Chyba. Kurczę blade, już nie wiem. Teraz kwestia, czy idę tu. Powiem wam szczerze, zgłupiałem. Chyba przegrałem tą pozycję w prosty sposób w ogóle. Masakra. Nie doliczyłem. No właśnie. No właśnie, tu jest siatka matowa. Źle policzyłem, kurczę. Źle policzyłem. Nie powinienem przegrać tej pozycji, powiem wam szczerze. Coś, no tak, jak miałem wątpliwości, to po tym ruchu trzeba było zbić gońcem. No chodzi o to, że on tu nie może. Jakby zagrał tu, to ja mam wtedy hetman na d2. Jak zagrywa na przykład tak, to ja tutaj bronię. Pozycja jest trochę trudniejsza, ale do utrzymania chyba. Szkoda. Kurczę, szkoda. Ja wiem, że czas, ale to już pozycja była przegrana. Ojejku. Gra nawet 1GM. Wow, świetnie, Raven. To podeślij mi tą listę. To nawet nie wiedziałem. No to jednak arcymistrz się skusił, bo tam jest 1000 zł za pierwsze miejsce w tym turnieju, więc się nie dziwię. No podeślij, podeślij. Szkoda, kurczę blade, powiem wam szczerze, bardzo szkoda, że tak łatwo tutaj to dałem się zrobić. No dobra pozycja, dobrze mi się grało. Dobrze mi się grało. Może powinienem tak. Ja wiem, że on tutaj po białych polach by próbował. Ja myślę, że chociaż też mogłem spróbować zagrać tak skoczkiem i trzymać pozę. Skoczkiem tak i tutaj próbować. No właśnie, widzicie, jakbym miał więcej czasu trochę, znaczy no to się tak łatwo mówi, ale w tym turnieju trzeba grać szybko. Jakbym miał więcej czasu, to ja bym nie przegrał tej pozy. No tak, tutaj niestety, aha, tak nie było. No niestety ja zagrałem tutaj, tak, zagrał tak, tak, jeszcze tak chciałem. Tylko teraz pytanie jest takie. Jeśli tu, no to właśnie mi ten król ucieka niestety na h5. A ja nie mam jak bronić tego punktu. Nie, no to też przegrana. Trudno, nie tym zbiłem co trzeba. Turniej w Gdańsku będziesz organizował. No to dobrze, Pulchny. Bardzo dobrze. Treningi z widzami kiedy? Treningi? Ojej, jakie treningi? Witam Cię, Bartoszu. Jakieś treningi? A, coś mówiłem może kiedyś o treningach. No tak, muszę to jakoś ustabilizować. No pomyślę nad tym jeszcze kiedy. Kiedy, co i jak. No ale myślę, że teraz już jak póki co do piątku siedzę w domu, to może codziennie coś byśmy postreamowali, pomyślimy. Może jakiś spontaniczny turniej, symultanka.
Sprawdzimy, sprawdzimy, słuchajcie. Zobaczymy. Okej. Tak, Marku, tak. Piękna partia z dzisiejszego odcinka. A, markeru Carlsena pewnie, no. To też mi się podoba. Szkoda mi tej partii, powiem wam szczerze. Trzeba odbić, bo ci zawodnicy 2700 jednak tutaj może nie są aż tacy super, jak się okazuje. No, dzięki Andrzeju za punkciki. Dzięki serdeczne. Okej, okay. No to co, czekamy na kolejną rundę. No, jak tutaj się sytuacja klaruje, jeszcze grają. Już dwie rundy do końca, dwie partie i lecimy z następną. Szkoda mi tej partii. Dobrze mi tutaj się grało. No cóż, miałeś chłopak szczęście. Azerbejdżan. Ambitnie grają z Azerbejdżanu ludzie. No wiadomo, że tutaj wisi, no. Widziałem to, kurczę, jednak. Walczysz o piątą kategorię w wieku 29 lat, to z nauką ciężko. Co? Do 40, chłopie, możesz spokojnie cisnąć szachy bez najmniejszego problemu i wiesz, jakichś tam w stylu myślenia, a już jestem za stary. Co? Nie. Spokojnie. O, cześć, witam cię. Cześć, Maciuś. Dobrze, dzięki. Wszystko jest w miarę dobrze. Kategorię szachową można zdobyć grając w turniejach na kategorię szachową. W turniejach przede wszystkim live, takie tempo musi być trochę dłuższe. Ile ja mam lat? Ja mam 34, skończę w tym roku, w październiku. 11 rund dzisiaj będzie, 11. Dwie są za nami, jeszcze 9. Marker, no, zobacz sobie pod streamem. Jest tam chyba odnośnik do FIDA. Jak nie, to no, ojejku, no ranking, no 2289 póki co, w takich szachach klasycznych. Już treningu z Mandziem nie będzie, bo Mandzi już turniej rozpoczął. Już nie ma treningu z Mandziem, niestety. Przeciwnik miał 2449? No to do łyknięcia był. National Master, dobra, lecimy. Chciałbym dzisiaj jakiegoś arcymistrza pokonać. Ciekawe, czy to się uda w ogóle spotkać i tak gładziutko wygrać. E4, C5. Lecimy. O, C3. Okej, okay. Powiem wam, nabrałem po tym leżeniu troszeczkę w łóżku takiej ochoty na szachy, naprawdę. Dobra, bijemy. Tutaj, tak po prostu. To go. No i co? Stoi świetnie. Dwa gońce. Kwestia, czy tak zagrać? Chyba można nawet. No pewnie, teraz tym bardziej. Tu wisi jakieś B5, go przyblokuje, gonie C7 i gramy w szachy. A na razie gonie C7, niech będzie. Naprawdę? Dlaczego on tak zagrał? Podstawił pionka. Chętnie przyjmę. Może nawet roszady tutaj nie będę robił. No podstawił gościu. Okej, okay, tu jakieś przełomy. Nie no, wzmocnijmy. Taki plan jest, żeby tu gońca wstawić, zablokować. Pewnie tak będzie chciał grać. Nie? To tak zagrajmy, tu wybijemy. Okej, okay. Wszystko wymienia. Dla mnie bomba. Hop. Skoczek E4. Wymiana oczywiście. Nie no, zrobię tą roszadę, żeby było z głowy. Tu będzie chciał się przedostać. F5? F5. Wybił to. Wiem, że słaby pionek, ale ten też jest słaby. Ja mam piona więcej. To co? Bronimy tak pasywnie. Tutaj spróbujemy tam się ustawić za chwilę. Dobra, lecimy po tego.
Tak, o 18 teraz Tight Lad Tuesday startuje. Aha, on chce tak, że jak ja zbiję, to mi tutaj wieżę walnie, ale to ja bym miał bardzo dużą przewagę. Mogę też wieżę zbić. Na jedno wychodzi. No, wygrana, piony idą. Nie zatrzyma tego. A dzięki, Anteku. Dobrze, wszystko, dzięki, dzięki. Wszystko w porządku. No dobra, tutaj lecimy pionami do góry. Piony idą jak przecinaki. No tak. Tutaj jak zagra, to oczywiście ja muszę czujnie, nie mogę odbić, żeby tu nie wpuścić wieży. Jakiegoś szacha kontrolnego trzeba dać. No to tutaj myślę, że dosyć łatwa sytuacja. No, przeciwnik tutaj niestety nie popisał się. Ok, łatwe zwycięstwo, ale to ze względu na to, że przeciwnik nie grał za dobrze. No dobra, dwa punkty są, jakby nie było. Jest ok, moi drodzy, jest ok. Fajnie, że się w ogóle, kurczę, ja się tak cieszę, że się nie, ja się tak cieszę, że to się nie tnie. Dzięki Andrzeju za punkty. Ajajaj, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niezmiernie mnie to cieszy. A kto z Was do Białegostoku się wybiera w sobotę? Ktoś, komuś się udało na listę zapisać? Wiem od organizatora, że zapisało się 59 osób. Znaczy, chętnych było ponad 200, jak nie 400, coś organizator mówił, ale no 40 może niby zagrać, ale jest 59 na liście, nie wiem jak to będzie rozwiązane. Czy ktoś z Was się wybiera może? Nie będę trenował z Mandziem, już nie będę, bo już trenowaliśmy, on już zaczął turniej. Wiesz co, w Łosku teraz wszystko działa, więc jest w porządku. To karta graficzna, no... Jest ok, nie ma co rozpamiętywać. No tak, no Andrzeju, no oczywiście, że jak wszystko chodzi pięknie, no to kurczę, blate, jest dobrze, no to się gra komfortowo teraz, te figury idą płynnie, nic się nie tnie, pięknie jest teraz. No wiem, że osoby tam narzekały nas, że cięło, że coś tam, to ciężko się ogląda, sobie zdaję sprawę, ale to już jest historia, na szczęście. No tak, oby szły rekordy, zgadza się, zgadza się. Trzeba cisnąć. No dobra, moi drodzy, czekamy cierpliwie na rundę kolejną. Będzie 10 na 11, będzie ciężko zrobić. Jeszcze tutaj partyki trwają. No ale zobaczcie, w tego typu sytuacjach. Jeszcze wcześniej troszkę. No, C4 to ewidentnie przeciwnik podstawił, prawda? Więc to jest easy. No tutaj coś w tym stylu skoczek. No skoczek się chce tu przetransportować. Ja oczywiście mogłem zrobić roszadę albo zagrać chyba wieżą na D8. Ja nie muszę też szybko pionkami iść przede wszystkim. Też taki ruch był możliwy przytrzymać, ale on też F4 by próbował, więc konkret, tak? Poszło tutaj, skoczek E4. No wybiłem, bo ten skoczek jest groźny. No i teraz ciężkie figury powinny grać. Tak powinienem zagrać raczej wieżą na D8. A nie, bo hetman tu wchodzi. Hetman D7 może, wieża D8 i tu przytrzymać. Tak byłoby chyba zdrowiej. No cóż, ale to mimo wszystko wygrana partia, tylko techniczna sprawa. No nic, jest dobrze. No tak, więcej można z wami pogadać, pewnie. Tak, Anteku, tak, działa. Działa sprzęt nowy, dobrze jest. Ten IM gra z Hikaru teraz. Ła! No to jakbym wygrał, to. Ale nie grałbym z Hikaru na pewno, bo tam ranking się liczy, miał 2700 coś. Tam to jakoś inaczej się liczy w Szwajcarze.
chciałbyś mieć premium na Chess.comie, no to nic prostszego, wykupić trzeba konto, słuchajcie. Niektórzy mają do tego uprzedzenia, że są jakieś takie premium konta, czy coś w tym stylu, a to jest normalna sprawa, ja myślę, no wiadomo, że niektórych może nie stać, ale jak komuś zależy, no to myślę, że warto. Nawet ja się też przekonuję, że jakieś tam programy się bierze, no to myślę, że odpłatne są zawsze fajne, jeśli ktoś tam się chce uzyskać. A właśnie, kto mi poleci dobry program do, moi drodzy, do montowania? Ale głównie mi chodzi nie o montaż obrazu, tylko bardziej ścieżki dźwiękowej z obrazem, powiedzmy, w ten sposób. Znaczy, pewnie na jedno wychodzi, te wszystkie programy są pewnie takie same. Movie Studio, znam taki, oczywiście Vegas Pro, coś w tym stylu. Może ktoś zna jakiś prosty program po polsku. Myślę, że warto wykupić, pewnie, że warto na Chess.comie. No, Hikaru remisuje, przegrywa, nieźle. Dwie wygrane, jedna przegrana, trzy partie były, więc całkiem spoko. Kamstasia Studio, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve już sprawdzałem. To jest też takie kopyto trochę, nie? Coś mi tam nie grało w tym programie. Za ciężki jak dla mnie. Nie potrzebuję super ustawień, jeśli chodzi o program do montażu. Naprawdę, bardzo prosty by mi się przydał ten program. W miarę, jak najprostszy. Tak, na Chess.comie gram w przeglądarce, dokładnie. No to co, czekamy na rundę kolejną. Jeszcze chwilka. Hikaru z nim zremisował. No ja też miałem duże szanse z nim tam nie przegrać. Z tym moim przeciwnikiem z drugiej rundy. No nieźle, nieźle. No wiecie, Hikaru non-stop gra w szachy. On jest po prostu niezniszczalny, jest jak robot. Ciągle siedzi w tych szachach i gra i streamuje dzień w dzień i to po kilka dobrych godzin cały czas i komentuje. Jemu też siła gry trochę spada niestety. Zauważcie, że nie jest, chociaż jest zapraszany na turnieje online, gdyż to są też szachy szybkie, błyskawiczne, ale na takie długie turnieje, no to już za bardzo chyba nie jest zapraszany niestety. Tu trzeba się wykazywać jednak siłą gry dużą. Program HitFilm do montowania polecam. O, dzięki pani Katarzyno. Ja muszę sobie zapisać te sugestie, bo ja i tak zapomnę. O, sobie zapiszę. HitFilm, ok. Tego jeszcze nie słyszałem. I jeszcze ktoś mi polecał Kamstasia Studio. Kamstasia Studio. Ja to słuchajcie, jak ktoś. Szukam, to zawsze lubię z polecenia. To jest najlepiej, myślę. Dobra, lecimy. Mistrz międzynarodowy, kolejny. D4, go. Okej. E6. Dobra, tak też grają. B6, hetmańsko-indyjska. Mamy na tapecie szach. No szachy są możliwe, oczywiście. Skoczkiem się zasłońmy. Hop. No i chyba A3. A3, B3. No tutaj raczej nie zbiję, jak tym to skoczkiem odbijemy sobie. Nie wiem, czy gońcem nie jest dobre też. To kwestia właśnie dobrej teorii. Jednak teorię trzeba znać bardzo dobrze. Dobra, myślę, że B3 z planem goniec B2. Okay. Czy wybić tutaj? A, wybijemy. Bijemy z planem skoczek E5. Jakoś tak konkretnie mi się wydaje, że trzeba tutaj zagrać. No musi pionkiem. Po prostu musi. Zagramy skoczkiem. Później jakiś skoczek C4 istnieje. Gońcem wybił. Też można w sumie. Tak jak patrzę. Spróbujemy wieża i E4. Skoczek E4 będzie musiał zagrać. Nie zagrał E4. Hop, od razu. Tutaj coś tam będzie wisiało. Dobra. Czy to było w ogóle dobre z mojej strony? H3. Tak, żeby hetmana tu ustawić. Już takie dalekie plany, ale nie wiem, czy w sumie najlepsze.
Ja myślę, że czarne są zadowolone z tej pozycji. Dokładnie, bijemy. O, spoko. Tutaj skoczek, tu się na D3 coś pojawia. Niezbyt chyba przyjemnie, ale... ale do ustania. No właśnie. A no właśnie. No tak trzeba. Goniec A6 wiem, że będzie. Potem chyba skoczek C4. A nie, skoczek C4 nie mogę. Zostanę B5, tutaj nie zagrał, tak jednak. Wiecie co? Teraz chyba wieżą tutaj z planem skoczek C4. Już będzie trochę lepiej to wyglądało, jak wszystkie figury będą grać. Dobra, pytanie, czy tak zagrać? Chyba tak zagram, żeby tutaj się przyczaić skoczkiem na B5. Skoczek stoi silnie. Teraz przecież tu podstawię. Tak? Może? Nie no, skoczek tutaj, myślę. Myślę. I teraz tak, jakbym uderzył tu, on by odbił E5. On musi odejść. On musi odejść. Chociaż nie chcę mi się tego gońca wymienić. Taki ruch mnie interesuje, żeby tutaj walnąć. Ale tu mi poleci. Hmm. 1,37. Wiecie co? Uderzę tutaj. Ten skoczek mi trochę przeszkadzał. Uderzymy. Gońcem raczej. Teraz pytanie, czy tak. Może tu. Tutaj. Myślę, że to będzie lepsze. Tutaj grozi wzięcie. Tu się trzyma. Na D6 jakieś istnieją opcje ciekawe, różnobarwne. Skoczki dobrze chyba stoją. Goniec jest na A6. Ale goniec A6 dostanie E5. Tu wisi, widzę, że pionek wisi. Jakieś komplikacje się tutaj dzieją. Nie chciałem tego gońca oddawać na F6, ale chyba nie było wyjścia. Tak zagrał jednak. To tak, ciśniemy. Dobra, tutaj wisi, a więc... zagrajmy tak. Zaraz tutaj może mi chyba strzelić plombkę. Nie, bo tam uderza i dostanie tutaj. O, trzeba liczyć. Dobrze, niech liczy. Wydaje mi się, że nie może zbić na A4. Tu zawsze na D1 może uderzyć. Ale partia, no. Ciekawie się zrobiło. Zbił, no odbić trzeba. Dobra. Tak, uderzę to nie, muszę odbić. No zbić muszę, on odbije tam na D8. Teraz jest kwestia, czy odbić tam na D8, czy to mi to w ogóle coś da. Czy to mi coś da? Czy tak spróbować? Nie, no tam nie mogę. Wydaje mi się, że wymienimy sobie jedną rzecz. I teraz kwestia, co dalej. Trochę nie wiem, co grać. Muszę jakoś praktycznie pograć. Zaraz, może tak zagrajmy. Ten goniec niech sobie stoi tam w miarę aktywnie. Różnobarwny. Jakiś taki ruch istnieje również. 30 sekund, nie? Tutaj jakieś gwiazdy są. Dobra, lecimy. Tutaj wisi pionek, więc on hetmanem też nie może zaszaleć. Skoczek bardzo dobrze stoi. Goniec też chyba. Wydaje mi się, że jest dobrze. Coś będziemy próbować tam wieżą na H1. Dobra, będziemy straszyć. Będziemy straszyć, nie ma co. Myślę, że tutaj. Postraszmy. Tutaj wisi niby, ale to potem na H1.
Aha. O, tu jest strzał. Tu jest mat na F1. Na F7. Haha! Jest macik, moi drodzy. Dobrze, przeciwnik się trochę pogubił, jak widać. Bardzo dobrze, cieszy mnie. Takie partie są, myślę, że cudowne. Cieszmy się, gość 2700 za burtą. No, jest dobrze. Jest dobrze. Ale tu wiecie, na sekundach już, nie? Trochę się działo. Na sekundach się trochę działo. Tutaj jeszcze jakby wybił, no to hetman wybija i tam jest na H8. Oczywiście trudniej się jest bronić tutaj czarnymi niż grać białymi, więc no cieszę się, że dobrze poszło, no dobrze poszło. Jestem zadowolony. No na Białystok forma rośnie, dobrze, to jest ważne. Ale piękny mat, co? Rzadko, rzadko mata tu się daje w Red Tuesday. Jest macik, no. Myślałem, że nie ma mata w ogóle, że bije po prostu pionka, no ale jest rozpierducha mała tutaj jednak. No, warto było odpocząć tydzień. Nie miałem wyjścia, musiałem. Czwarta runda, tak. Teraz jest chwila przerwy na pewno. Tak, kilka minut zawsze po tej rundzie, więc możemy sobie pogadać, moi drodzy. O, witam cię, Morbis. Witam, witam, witam serdecznie. Cześć, Wranglerek. Dobrze jest, moi drodzy. Dobrze jest. Fajnie. Fajnie, jak idzie, to się cieszymy, nie? No 3 punkty na 4, no jest dobrze. Przynajmniej taki mistrz międzynarodowy ograny, w miarę solidny, więc to się liczy przede wszystkim. To się liczy. W Białymstoku turniej będzie organizowany. 7 rund. Jaki ja mam zegar do szachów? No jakiś tam mał, taki tradycyjny, czy o co chodzi? Nie kumam. Dzień dobry, witam cię, Czacha. Skąd się biorą nazwy debiutów? Kiedyś zostały wymyślone. Niektóre debiuty zostały wymyślone od narodowości, na przykład partia hiszpańska. Przez się rozumiemy, że Hiszpanie wymyślili, tak? Prawdopodobnie, chociaż genezy nie znam dokładnie, ale też warianty są od nazwisk słynnych szachistów. Na przykład obrona, nie wiem, Sztajnica chyba jest taka. Znaczy, ojejku, teraz mogę tutaj babolce strzelać, ale na pewno jakiś wariant obrona Chigorina. O, na przykład, obrona Chigorina mi się teraz nasunęła. Popularna choroba, niestety. Nic przyjemnego, ale już jest dobrze. Względnie dobrze. Obrona Szachusia. Obrona królewsko-indyjska. Zawsze mnie zastanawiała, skąd się wzięła nazwa. Oj, nie wiem, to by trzeba pogrzebać. Ciekawe, czy są właśnie jakieś takie materiały, gdzie można sobie pogrzebać trochę historii szachów takich ciekawych. No, to jest na pewno wyzwanie, bo w samym internecie wątpię. No, a właśnie obrona Lechina. Bardzo dobry przykład, Zbigniewie, dzięki. Gdyby oczywiście to było możliwe teraz, wiadomo jaka jest sytuacja. Chętnie zobaczyłbym twój pojedynek z jakimś staruszkiem w parku przy szachach polowych. No jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja. Lubię takie rzeczy. W ogóle szanuję, słuchajcie, starsze osoby, gdyż, no co, no szanuję, trzeba szanować, no i szczególnie szachistów. Znaczy, to źle brzmi oczywiście, ale chciałbym być starszym panem kiedyś, jeszcze żyjącym, który gra sobie w szachy. To jest fajna taka wizja, ale to już dobra, sentymenty mnie tutaj biorą. Obrona polska jest oczywiście, H4, H5, ha. Kont Gambit Albina, tak, no jest trochę tego. Woodpecker, metoda, co to jest w ogóle, szponku? Co, nie wiem co to jest. Na jakie partie z twojego turnieju w sobotę? Turniej dopiero będzie. A w Krakowie? No, pojechałbym. Chętnie. We Lwowie chyba grają też, tak w parkach. To jest też ciekawe. Nie będę Halloween grał. Obrona polska to jest D4 i gramy B5. No, może przesunę, już pokazuję. O ile zdążę, nie zdążę. A, partia, muszę tutaj kliknąć, cyk. Obrona polska jest po ruchu B5. D4, B5, obrona polska. Ogólnie w krajach ZSRR starsi ludzie często grają w parkach. O tak, no bo to wiecie, taka mentalność. Fajna sprawa, fajna sprawa.
Czy będą więcej pojedynków z Mariancello? Ja miałem jeden pojedynek Mariancello, ale w symultanie, a to było już z rok temu, nie cały rok temu jakoś. No nie wiem, może się nadarzy okazja, pewnie, czemu nie? Turniej już był z okazji 15 tysięcy subów. Niestety nie mogłem grać, nie dałem rady. Cześć, cześć Jakubek. A, spoko. W sensie rehabilitacja, bo coś ci jest, tak? A potem idziesz w sport jakiś? Nie kumam z kontekstu, nie jestem w stanie wszystko przeczytać, wybacz. Gambit Sandomierski, no bzdura oczywiście. Budapeszt niszczył na... No, Budapeszt, tak, jak ktoś nie zna, to biały mi ciężko, to prawda. Już czytam. Madzionek super grał, tylko nie ma doświadczenia, to już powtarzam. Jakby więcej grał przy szachownicy i praktykował, byłoby lepiej. Mało widział, ale debiuty grał fajnie. Bardzo ciekawie. Czy mam jakieś plany? Na pewno pod koniec czerwca jadę do Łaz. O ile się odbędą. Ale raczej się odbędą. To już na taki turniej klasyczny, na kołówkę. Koniecznie. Potem planuję zagrać w Warszawie, Najdorfa. Jakieś Suwałki myślę. Potem zobaczymy jeszcze. Ale chciałbym ze 4 turnieje w wakacje zagrać, takie klasyczne, minimum. No byłem kiedyś mistrzem województwa wielokrotnie, tak, to się zgadza. No tak, Hikaru, tak, no to nie zawsze wygrywa tak łatwo, jakby się chciało. Witam Cię, Kocikowski. No tak, o 18, tak, Tuesday zaczynamy. No po Najdorfie będzie ciężko, gdyż po dwóch turniejach, nawet jakby mi poszło tak jak trzeba, to jeszcze się nie uda. Więc zobaczymy, ale będę walczył. Dzięki serdeczne. W internecie na chessarbitrze, chessarbiter.com albo na chessmenadżerze, wyszukajcie sobie w Google. To chyba najlepsze strony do szukania turniejów, które będą albo były, albo są w trakcie. Mandzio fajnie sobie radzi, tylko już wiele razy mówiłem, Mandzio po prostu mało gra w szachy. Powinien więcej ćwiczyć, jakby chciał. Więcej praktykować. Relacja z turnieju będzie później w formie filmiku po turnieju. Będzie zmontowany jakaś tam, myślę, relacja w miarę. Coś tam myślę nad formą, ale coś tam będzie. Pewnie jakaś jeszcze analiza partii z jakiejś ciekawej gry. Zobaczymy. O, Kocichowski, ja też Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje. Turniej w Chylicach, spoko. O, Piotrze, wszystkiego dobrego w takim razie. No, ja też na kwarantannie jestem, ale na szczęście do piątku idealnie się złożyło, bo w sobotę turniej. Ojejku, masakra. A jeszcze jak lockdown wprowadzą mocniejszy w niedzielę, to wiecie o co chodzi, nie? No dobra, nie gadajmy już o tej sytuacji, bo wiadomo jak jest. Tak, na turnieju tam w Białymstoku 10 plus 5 ma być, tak, 7 rund. No to tak, to jest takie optymalne, fajne. No tak, Mariuszu, ale to żeby... Oj, normy trzeba wypełnić. To ja chętnie potem zapłacę za to, jeżeli takie są opcje. No bo tak, no. No bo... Jejku. To będzie też trudne, wiecie, bo dużo jest takich młodych zawodników, 15-latków, którzy... Mamy GMA, dobra. Wrócimy do tematu za chwilę. Lecimy. Arcymistrz rosyjski. E4, no to C5. Skoczek E2. Tak też grają. Nic na to nie poradzimy. Przez G3. Okej. Zagrajmy w ten sposób. On mi nie oddał piona. Sprytnie rozegrał debiut, trzeba przyznać. I co, zbije mi do końca? Na D4? Jeszcze roszada mnie czeka, oczywiście.
Wybijemy. No i roszada, jesteśmy w domu. Tylko jeszcze gońca trzeba wyprowadzić. Ok. To gram tak, tu wisi, tu wisi. Piana podstawił. Jest dobrze, podstawił pionka. Za szybko chciał chyba. Nie ma już treningów z Mandziem. Treningi z Mandziem się skończyły, moi drodzy. Bo on już gra w turnieju. Dobra, no wiadomo, że tutaj chcę zagrać. Teraz tak, wymienić hetmany chyba trzeba. Będzie to zawsze dla mnie prostsze. I zbijamy pioneczka. No jakiś taki ruch, to zawsze mam tu. Goniec F4, tutaj też podwisa. Też ma problemy. Tak, może trzeba zagrać się, spróbować rozwinąć. Zaraz pomyślimy, jak to zrobić. Dobra, taki ruch będzie kombinował. Może tutaj spróbować. I żeby zagrać sobie gońcem na F5. Nie no, zagrajmy A6. Od razu odpędźmy tego skoczka. Tak, tak. A sobie chyba trzeba zagrać. Też w sumie sprytnie pograł. Może tak? A, tak chyba nie. Tak, ucieknijmy. Tutaj jakiś... Aha, goniec. Co z tym skoczkiem teraz? Wieża C1. Czy ten skoczek będzie miał ucieczkę? Trochę podstawiłem, przyznam się. Ale chyba nie jest tak źle, słuchajcie. Ten skoczek nie ma ucieczki. Teraz kwestia, jak go zdobyć. Tak może i jakoś tak. Na pewno ten skoczek tutaj nie stoi dobrze. Jest kwestia to wykorzystania. Aj, tutaj nie widziałem. Takie proste. Takie to było proste. Ale nie mam wyjścia, nie? No tak, jest B4. Nie widziałem B4 kompletnie. Szkoda. No muszę tak. Zbiję, zbiję, tu wisi. Nie jest dobrze. A nawet tak. Jeszcze lepiej pograł. Szkoda, szkoda mi tej partii, bo stałem bardzo dobrze, stałem na 100% dobrze stałem. A już wiem, że jest ciężko, niestety. Mam wyjście. W sumie bez sensu. No A3 zagra. Tutaj? A, jeszcze lepiej. No tak. Jeszcze lepiej. Tutaj doi. Szkoda takich partii, nie? Ludzie, jeszcze, że jakby tych pionów nie miał, to jeszcze jako tako można by było powalczyć. Zły trochę jestem, bo... Bo jestem zły, no, za te partie. Czy powalczę, jakieś cuda się może zdarzyło, ale raczej nie. Prosta gra. Nie no, nie ma co, bo tutaj pionki będą szły. Jeden z tych pionów, trzeba zrezygnować. Kurczę, wiecie co? No zły jestem, bo piona za darmo wziąłem. No masakra. Masakra po prostu. Zobaczcie. Tak poszło, on zagrał C4 tu, no i pion więcej, no i żyć nie umierać, no. Tu można było, no wszystko można było. No i wieża B1 i coś pograłem źle, A6 pograłem chyba źle. Jak tutaj tempo zyskał, ale jak można było inaczej? No bo teraz kwestia, że on tak będzie grał. Jednak z gońcem mam problem. Powiem wam szczerze, nie wiem, co tu lepszego mogłoby być. Do zagrania. Nie wiem. Nie, nie będę patrzył na analizę. Teraz nie patrzę na analizę komputerową. Samemu trzeba dojść. Poszukać jakichś dobrych opcji. Bo brakuje mi tego gońca. Brakuje tempa.
Wiecie, ja zawsze też mogę piona jednego oddać, no ale nie wierzę, że po prostu w takiej sytuacji jest ciężko, no. No dobra, poszło tak, powiedzmy jeszcze nie najgorzej, goniec A3, ha, goniec A3 nie widziałem. Dobra, bo nie widziałem w ogóle planu, że goniec A3 leci na tą wieżę. No, czekajmy, tak. No tak, bo B4 grozi, skoczek nie ma wyjścia. Tak może trzeba było. No to się łatwo teraz mówi. Może B5, bo jak tak, to tu. Ale B5 troszkę jakby tak dziwnie to wygląda. Króla potem brakuje. Nie, to jednak nie przewidziałem, że to takie może być skomplikowane. Może A6 było słabe w tym momencie. Może trzeba było inaczej. Znaczy na pewno trzeba było inaczej, tylko kwestia jak. Wydaje mi się, że tak trzeba było zagrać. Żeby gońca szybko wypuścić, bo jak tak będzie, to zagram sobie tak. Z tempem. Jest dobrze. Już olać tego piona B7. No ale po tym posunięciu, co on by mógł zagrać? No co on by mógł zagrać teraz? Właśnie, co po E5 on by mógł zagrać, jak goniec chce iść? Nie za wiele może. Może jakiś taki ruch goniec na... Ale to zawsze skoczek na B6. No właśnie. Pograłem troszkę słabo. Szkoda. Miałem ochotę na zwycięstwo z arcymistrzem. Była okazja. No dobra, jeszcze będziemy walczyć. 3 na 5 nie jest źle. Jeszcze przynajmniej tak w miarę dobrze mi się gra. Te partie nie są takie najgorsze, tak mi się wydaje. Trudno. Trudno, trzeba o tym zapomnieć. No lecimy dalej. No tak, super jest. No to prawda, to nie jest źle, ale chciałby się ograć kogoś jeszcze silniejszego. Chociaż już jeden klient zaburtał, mistrz międzynarodowy. Tylko no, po prostu nie mogę. Kim jest ten gościu? Zaraz sobie sprawdzimy. No, jakieś tam czarne okularki, no bez przesady. Oj, kurczę, blade. Jeszcze go dorwę. Ale w bulecie 2855, no coś tam wymiata, no. Arcymistrze za darmo nie dają. No cześć, White, witam cię. O, również cię pozdrawiam. Nie widziałem, tak, nie widziałem wszystkiego. Nie zdążę wszystkiego znaleźć. 2550 miał? No to do łyknięcia, gość. Oczywiście, że do łyknięcia. Jest okej. Okay. Jest ok. Pozytywne nastawienie jest bardzo ważne. A fajnie byłoby kiedyś zrobić na przykład 5 z 5 w Tiger Tuesday, nie? Abym się otarł potem o trzech arcymistrzów najwyższej półki. Ale weź i zrób 5 z 5 z 5, jak to nawet się na kamurze nie udaje czasem. Lat w szachy już gram. Ła! Od 5 roku życia gram w szachy. Mam 34 nieskończone. No to 29 niespełna. Już czas. Cały kawał czasu. Jak ten czas leci. Ale nadal się czuję, jak miał 20. Więc jest dobrze. Tak, lecimy z tematem. Jaki jutro film? Zobaczymy. Już coś tam stworzyłem. Zobaczymy. Ale jeszcze może będę tworzył dzisiaj, jak będę miał ochotę. Czy bardziej siłę i energię. No dzisiaj ich stream chodzi na szóstkę z plusem, no. Karta graficzna zmieniona i trochę RAMu dokupiłem. Działa. Nie, żadnej przerwy w grze nie miałem. Jeśli chodzi. Od 5 roku życia gram w szachy cały czas. W miarę regularnie. Lecimy. Mistrz FIDE. 2700 prawie. Nie takich się łykało. Z jakiego kraju? Z międzynarodowego kraju. Dobra. Szachuś myśl teraz mocno i wyraźnie. Dobra, gambit hetmański. Mamy na szachownicy. Okej, tak grywają. Tak grywają. Nie pamiętam tutaj wariantu za bardzo, ale zagrajmy sobie, myślę, że logicznie w szachy. Dobra. Tak, C5 będzie? Tutaj myślę, że zbije. Ła! Hetman E8, zobaczcie, misklika zrobił. No cóż, no skorzystam z tego. Zrobił misklika. Ajajaj, hetmanem miał odbić. No i jeszcze mi proponuje remis. Nie, słuchajcie, no nie mogę się zgodzić, no.
No to jest turniej, prawda? W grze towarzyskiej bym się zgodził. No nie mogę. Słuchajcie, jak byście się zachowali? No masakra, no to jest jego wina chyba, nie? Nie mogę tak przecież zrobić, żeby się zgadać na remis. No sorry. Przepraszam cię, przeciwniku, no ale. No jeszcze nie wygrałem tej partii, ale figura więcej, no to figura więcej. No nie może tak być, kurczę. No sorry, Winnetu, no. No życie, no tak, no to się zgadza. Ja wiem, że on teraz jest zdenerwowany pewnie i chce mi pokazać, że bez figury też da radę. No ale to, ojejku, no. To są właśnie takie sytuacje, gdzie nie wiem, jak nawet się zachować. Aha, chce mnie jeszcze tutaj odsłonić nieźle. Dobra, wracam. Nie będę kusił losu. No tak, tu jakieś opcje takie na wymianę. Tutaj skoczkiem chcę zagrać. Zobaczcie, tu jeszcze mam goniec na D6. Skorzystamy z tego. No wezmę wieża więcej. Atakujemy. Wracamy. No i co teraz? Przy wieży więcej lecimy, nie? Tu jeszcze będzie strzał, a już nie będzie. No poddał, no musiał, no wieża mniej. No słuchajcie, no cóż, no taka dziwna sytuacja, nie czuję się szczęśliwy z tego powodu, że mam punkcik, no ale jego błąd, prawda? No mi z kliki chodzą, niestety. No punkt, no. No trochę szczęścia mi sprzyja też, no to jest gra w internecie, niestety. On na żywo nie popełniłby takiego błędu na pewno. Myszka mu się usunęła i koniec. No nie mogłem, no proponował remis. Teoretycznie wiecie, no bardzo fair byłoby przyjęcie, ale no, żeby to się tylko nie zemściło, no ale to też jego wina. Mi tak zawsze głupio w takich sytuacjach. Ale ja bym nie proponował remisu honorowo, ja bym po prostu się poddał i tyle, no trudno się mówi. Miałeś 8 lat i zacząłeś chodzić do szkółki, przez 2 lata miałem przerwę 5 lat. Oj, przerwa w szachach nie jest skazana. To niestety jest bardzo źle. Jak przerwę masz w szachach, to niedobrze. Potem ciężej wrócić. O 18 są Title Tuesday teraz. No tak, to się zgadza, przeciwnicy są bezlitośni. Gramy dalej, tak. Nie, no ja wiem, tylko wiecie, no to. A już nie dyskutujmy o tym. Myślę, że nie powinien tutaj się gniewać. No i tyle. Są też opcje cofania ruchów. No tak, jak byłaby to opcja cofania ruchów, to można chyba ustawić sobie. Ale nie, w turniejach nie można cofać ruchów. Z tego co wiem. No tak, rutra. No kumam, kumam. Misklik, bardzo proszę, pokażę jeszcze raz. Po gońcu G5. Ja zbiłem i przeciwnik zagrał hetmanem. No on już hetmanem tym, wiecie, brał myszkę, już chciał tutaj zbić, na pewno mu się osunęła na E8. No na 100% tak było. Tak, Mandzio ma potencjał, mówiłem to wiele razy już, nawet na nagraniach. Tylko trzeba grać. Fajnie kombinuje. Mi się też podoba. No nie myślał, że hetman to król bez przesady. Gdzie jest większy dylemat moralny? Grać dalej po miskliku przeciwnika, czy flagowanie w przegranej pozycji? Ale w przegranej pozycji, jak masz przegraną, to flagujesz, to jest normalne. Gorzej, jakbyś miał remisową pozycję totalną, wieża na wieżę, czy coś w tym stylu, i byś flagował, to by było gorzej. W przegranej to ty możesz sobie robić, co chcesz. Ale w remisowej to już takie flagowanie nie jest fajne, według mnie. Turniej w Białymstoku ma się odbyć. Tak, ma się odbyć, wybieram się. Nie, primów, nawet Hetman E8 primów to jest słabe posunięcie. Na pewno to był misklik. Na stówę. Dobrze idzie, witam cię. Mam 4 punkty na 6 możliwych póki co. Cześć, Jagodowy, dzięki.
Co jest złego we flagowaniu w remisowej pozycji? Hipotetycznie mogłoby nie być remisowa, gdyby przeciwnik nie zmarnował tyle czasu. Wiesz co? No nie, niekoniecznie. No bo dojdziesz do pozycji wieża na wieżę i po królu, no to sorry. W takich pozycjach powinno się zgadać według mnie na remis, no a nie flagować. Oczywiście to jest. Ja nie, ja się na takie rzeczy nie zgadzam. Ja wiem, że ludzie tak robią, ale ja się na takie rzeczy nie zgadzam. I już, koniec. Nawet jak ja bym miał pół minuty, przeciwnik miałby sekundę i wrzuciłby remis, ja bym się zgodził, bez problemu. Bez żadnego problemu. Polecałem kogoś z byłych mistrzów szachowych na obronę Karokana. Kto był? Karpow, Anatolij Karpow oczywiście. Z obrony Karokana Karpowa polecam. Ale jak jesteś młodym zawodnikiem, to nie polecam ci obrony Karokana. Nie rozwiniecie raczej. Dostaniesz w miarę solidne pozycje, ale lepiej sobie grać jakieś opcje otwarte, otwarte debiuty. Flagowanie oznacza grę na czas. Że masz więcej czasu, przeciwnik ma mniej i chcesz go na czas ograć w remisowej. Wiecie co? No tak, tutaj Maciek grał z tak z Antkiem kiedyś i go wyflagował. Ja dokładnie nie pamiętam sytuacji, ale to może była inna trochę sytuacja. Ja nie pamiętam, więc się nie wypowiem na ten temat. Tak, zegary kiedyś miały malutkie flagi. Tak, grałem na takich ruskich zegarach białych. O, to były dobre czasy. To jeszcze dobrze pachniało, że tak powiem. To czas element gry, oczywiście, to się zgadza, ale jak jest remisowa pozycja i ktoś gra specjalnie na czas, dlatego słuchajcie, ten inkrement czasowy jest tym elementem, który eliminuje takie sytuacje. Bo jak jest 3 plus 1, tak jak w tym wypadku, to można sobie grać wieżami do końca i nikt nie może mieć o to pretensji, bo masz tą sekundę na ruch, szczególnie w deklarowanych ruchach, a więc ten czas dodatkowy za ruch jest bardzo dobrze wymyślony i takie sytuacje już nie istnieją. Nie ma, jest mniej nerwów, że tak powiem, i spięć między zawodnikami. Pięć lat masz? No to witaj w klubie, ja mam 34. Jeszcze nie skończone. No jaki ty stary, chłopak. Wcale nie stara, spoko. Starzy będziemy za 50 lat, jak dożyjemy. Starsi panowie, jeszcze bym powiedział. Ranking lepszy jak ostatnio, chyba dobra pas. No, znaczy nie patrzę akurat na ranking, ale idzie w miarę dobrze, no to prawda. Jaki wynik? 4 na 6. Kawa. Kawka. 4 na 6. Na czasie, gdzie się szuka turniejów, w zakładce gra i turnieje. No, wszystko jest po polsku i sobie można sprawdzić bez problemu. Ja 39. No słuchajcie, to jest metryka tylko, dajcie spokój, trzeba żyć normalnie, fajnie być trochę starszym, no. Bardziej, że tak powiem, głupoty do głowy nie przychodzą i człowiek. A i tu już wchodzę takie w tematy, że wiecie, można by gadać i gadać, nie? Dajcie spokój, trzeba żyć. Jesteś młody, Rutra? No to jak jesteś młody, no to spokojnie, wszystko przed tobą. Witam Cię, Filtrowent, witam Cię. No jak przeciwnik ma wygraną pozycję, ale znacznie mniej czasu, to honorowo byłoby się poddać. Przeciwnik ma wygraną pozycję. No nie, jak masz przegraną pozycję, to walczysz do końca, dlaczego nie? Ale to poddać, no wiesz, zależy jaką na no, pozycję. Jak masz hetmana mniej, to ja się poddaję raczej. Nie dałbyś mi 304? A to bardzo mi miło. Dobre geny. Odpukać. Z tym flagowaniem Antka. No tak, no to ja nie wiem, jaki był tam. Nie wiem właśnie, jak tam to wyglądało. 32. No to wszystko w swoim tym. Dobrze to wygląda. Dobra, zagadałem się, mamy arcymistrza. Jedziemy. Go, panowie i panie. D4. D4. Przełamanie, bo znowu gramy białymi. Okej, okay, Greenfeld. Nie, obrona królewsko-indyjska. Okej, okay, gramy szybko i zdecydowanie. Ten ruch jest zły. Arcymistrz, nie wiesz, skoczek C6 jest teraz złym ruchem. Mało dokładnym. Tylko kwestia wykorzystania, tak? To jeszcze nie jest takie proste.
Ok, będzie grane F5 będzie grane. Dobra, my tu ruszady robić nie musimy, idziemy sobie B4. Raczej nie przepcha. Tak. Chociaż tutaj mogłem chyba zbić na A5, ale zaraz najwyżej to zrobię. Bo skoczek B3, C5. Dobra, teraz mogę zbić i skoczkiem zagrać tu, potem C5. Może wyglądać to ciekawie. Wiecie, co zrobimy? Tak, chociaż z drugiej strony. Chociaż z drugiej strony. Dobra, zbijemy. Inaczej. Inaczej troszkę niż chciałem. I teraz kwestia, co? Skoczek B3. I tak tutaj będę grał. Jeszcze bronię pionka. A, goniec tutaj zagrał. Dobra. Nie mogę wymienić oczywiście. Sprytnie. Ja tu zwlekam z roszadą przede wszystkim. Taki jest cel. Skoczek tutaj będzie chciał zaplombować. Okej. Wiecie co? Teraz chyba zrobimy roszadę. Zrobimy teraz roszadę po wybiciu. Tutaj się pakuje. Okej, tutaj się pakuje. Gramy tak, koniec F1. Tak, ja wiem, że on tutaj mnie będzie chciał trochę atakować. Tutaj skoczek, tutaj. No musimy grać C5, musimy uderzyć. Co on tutaj chce zrobić? No, jakiegoś mata zasadzić? Co on tutaj chce zrobić? Bijemy. Okej, i chyba trzeba uderzyć z kontrol. Tylko pytanie, czy ja tutaj niczego nie podstawię. Może tak jeszcze sobie zagrajmy. Dobra, tu się broni. Mam też takie posunięcie, ale to chyba nic nie wnosi za bardzo. A tak sobie zagrajmy, żeby mieć jakąś ochronę tutaj z tej strony. Jak z czasem, a trochę myślę niestety. Scentralizujmy hetmana. Tutaj wszystko do końca będzie bite. W sumie nie wiem, jak tu się zachować w tej sytuacji. Tak, zagrajmy. Chyba tutaj na H1 trzeba będzie uderzyć jeszcze. W razie czego. Poczekajcie, teraz mam też fajny ruch taki chyba. Chociaż nie, poczekajcie. Chwila. On musi coś też robić, bo zaraz nie wytrzyma. Okej, tak. No gram G3. No gram G3. Tak, gramy. Bronimy. H4 mogłem, nie? Ale to wiecie, to zdobycie figury niby tak, ale jakiś skoczek F4 wchodzi. A teraz mogę. Teoretycznie mogę, słuchajcie. Teoretycznie mogę. Zgramy tak, będę bronił, ale nie gram. Jakoś panikuję, żeby tam grać. Za dużo liczenia, nie chcę mu dać opcji na to, żeby on mnie tutaj zaczął atakować mocniej. Tutaj to widziałem, lecimy z takim ruchem teraz, na tego piona. Dobra, tu się chyba trzyma w miarę. Wybił. Musiał. Biorę. Tym idę do góry. Tu się chyba wszystko się trzyma. Aha, hetman wchodzi jeszcze. Do góry. Na całego, moi drodzy. Koniec F1. Ajajajajajajaj, tego nie zauważyłem. Niestety, tego nie zauważyłem. Ale popełniłem babolca, no.
Muszę wybić. Hetmanem wybiję. Tutaj skoczek. Ajajajajaj. No niestety, ale pozycję miałem. Miałem pozycję. Tak, zagram, to on mi tutaj. Jaki wieczny szach. No nie wiem, muszę tak zagrać. Ale nie wiem, czy mata nie dostaje. No tak, dostaję mata. Kurczę, ale miałem taką dobrą pozycję, no, z arcymistrzem. Co ja pograłem? Aj, wiecie, jak mi szkoda tej partii? Ale mi szkoda tej partii. Masakra, jak mi szkoda tej partii. Gościa po prostu miałem ustawionego. Nie, no to jest przegrana, bo co bym nie zagrał, dostaję tutaj mata za chwilę. Aj, 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 aj. Ale ważne jest to, że dobrze mi się gra. I to jest potencjał. To jest, myślę, że potencjał. Znaczy potencjał, no... Wyniku brakuje właśnie z arcymistrzem. No zobaczcie, przecież gość nie istniał, no. Dałem mu jedyną szansę na kontrę. W ogóle nie w moim stylu. On tutaj nie istniał, no. Pomijam fakt, że w tej pozycji nawet mogłem H4 zagrać, zdobyć figurę. Tylko nie chciałem, żeby mi zbił, wszedł skoczkiem na F4. Ale to też się by trzymało wszystko. Trzeba było jednak odważnie pójść, no. Ale zobaczcie, no, przecież... Ta pozycja, no tu wszystko stoi pięknie, no gość zagrał, no dobra, zbiłem piona, mogłem też, nie wiem, wrócić, no, też bym dał radę z gościem. No cóż, zbiłem tutaj, on zagrał tak, no i teraz w ogóle nie widziałem tego posunięcia, że tu może zbić, nie, to jest ta druga kwestia. No ale mogłem zagrać tak, na przykład, nie, inaczej mogłem tak zagrać, hetman. Hetman na B6 mógł pójść, on by wybił. I ten pionek by poleciał, bo wieża B8, ale bym z tym został pionkiem. I pion więcej. Hetman B6, no i po zawodach, no. No nie, no nie można tak przecież wykaczać. Zobaczcie, początek może być świetny, a wykończenie jednak do D, nie? No mało brakowało, no mało brakowało. Ale już było blisko. Szkoda mi tej partii bardzo. Jeszcze wynik byłby ciekawy. Szkoda mi tej partii. Za gładko gościowi poszło, no. Na jedynej łapce mnie tutaj złapał. Jeszcze tu skoczek i teraz... Aha, bo teraz nie mam jak tego nawet bronić. Nie mam tego nawet jak bronić. No nie, bo skoczek jest wyłączony z gry. No nie, nie, to jest przegrana oczywiście pozycja. Szkoda. No tak, wiecie, no... Brakuje takiego wykończenia troszkę, ale dobrze mi się grało debiut. No to jest najważniejsze, że debiut dobrze poszedł. Oj, kurczę blade. Szkoda, szkoda, szkoda. No walka dobra, nie? Dobra była. Ja wiem, punktów mało. Znaczy mało. Jest spoko, bo dalej jest 4 na 7 chyba, tak? 7 rund było. Więc jest dobrze. Ale było blisko. O, witam cię, Wrotku. Dobry wieczór, cześć. Uff. Jaką książkę polecam do agresywnych szachów? Sandomierski Gambit? O czym wy rozmawiacie? Nie, ludzie, nie róbcie sobie jaj, naprawdę, no to jest bzdura jakaś, bo tam w serialu wyszło i wszyscy się powtarzają. W takim razie ci nie polecę dobrej książki. Nie, no słuchajcie, książki, mało jest literatury dobrej po polsku. Masakra, po prostu się tak wkurzyłem. No, no nie mogę, no nie mogę. Trochę jestem jednak zdenerwowany na to wszystko, mimo wszystko. Na to wszystko, mimo wszystko. Ach. Żeby ten skoczek jeszcze. No nie, no to już sobie mógł gdybać. Nie widziałem po prostu tego bicia, bo jakbym widział to bicie na E4, to bym zagrał jednak hetmanem na B6. On kompletnie nie ma co mi zrobić. Nawet, bo tak patrzę tutaj szach, no to zasłaniam, wszystko dobrze. W ogóle na jedyną łapkę tutaj mu poszło. Za szybko pionkiem poszedłem. Ile miałem tutaj czasu? Minutę ponad. To za szybko zagrałem jednak. Nie tylko w przegranych się oczywiście uczymy, ale no szkoda. Witam cię, Malkoid, witam cię. Szkoda, nie? Szkoda. Byłoby 5 punktów. Byłoby 5 punktów, ale to już historia. Nie ma 5 punktów. No cóż, no, a takich arcymistrzów 2700 na czeskomie to jest wszystko w zasięgu, wiecie? Taki arcymistrz 2900, 3000 to jest już jakiś kozak, ale widać, że tutaj. A jejku, jejku. No gościu, miałeś. Nie wiem, czy ty jesteś w ogóle zadowolony z tej partii.
Nie powinieneś być zadowolony z tej partii. No, mogłoby być dużo więcej, zgadza się. Póki co jest jak jest, ważne, że jest dobrze. Nie dałbyś mi 30 lat, za to dałbyś mi 40. Spoko, pewnie jesteś młodym jeszcze, młodą osobą pewnie jeszcze jesteś, tak mi się wydaje. Okej, okay. Ja się w ogóle na tym nie przyjmuję, moi drodzy, luz. Mamy arcymistrza, mamy znowu arcymistrza, bardzo dobrze. No to lecimy. A3. Czekajcie, jak to się grało? Już zapomniałem trochę. Chyba D5. Chyba D5. D5, 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 D5. Okej, to jest wszystko normalnie. Jest chyba nawet taki wariant. H3, teraz tak. Odpędźmy tego gońca. No wieża E8 się przyda zawsze. Tutaj? Gdzie to zagram? Tak, niech on bije. Z planem skoczek E5. Goniec F4 pewnie wrzuci. Zbił jednak, to się piony złączyły. Ok. To nawet lepiej. I mam, pozbyłem się słabości, słabego gońca. To pozycja mi się bardzo podoba. Grożą widły. Nie, nie grożą, bo tutaj wisi. No, trzeba grać jak to nie. Ten pionek jest oczywiście słaby. W tym momencie jakoś trzeba będzie go tutaj wybronić nieco. Znaczy wieża stoi na straży, więc jakiś tam goniec D6 może. Zaraz pomyślimy, jak to porozwiązywać. Takie, widzę, długo myśli. Aha, tu mi atakuje. A zaraz tutaj? No jasne, że tak. Tu bronimy. Wideł nie ma, bo i tak będą się hetmanem zejść, ale skoczek mnie bardzo ciekawi. Jakiś skoczek E4 też grozi, ale to nie, 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 spokojnie, tu jest wszystko dobrze. I skoczek C4, on gońcem zagra C1? Go. Żeby nie podstawić taktyki. Tu jestem na rentgenie. Dobra, tu mogę zbić, tylko że on mnie odbije tu. Nie chciałbym takich ruchów, powiem wam szczerze. Mogę też poczekać na te ruchy, więc zagrajmy sobie, że tak? Nie, tak nie mogę. Dobra, gramy tak. Grozi wzięcie teraz na B2. Tak po prostu. Może przerzut jakiś tutaj na F5, ale chyba nie, skoczek stoi, ok. Skoczek A4 raczej musi zagrać. A wtedy sobie hetmana dobrze ustawiam na C6. Tutaj jednak zbił. To czekajcie, zbije tutaj. Aha, on tak zagra. Nie chciałbym tego. Przerzucimy sobie skoczka. Przerzucimy sobie skoczka. Tutaj wisi i wskakuje na E4 bardzo silnie, tak mi się wydaje. Albo na F5. Okej, okay, gramy tak. To chyba jest solidne. Tu wisi, grozi skoczek E4. Nie, no pozycja jest bardzo dobra dla czarnych. Jest genialna wręcz, słuchajcie. Jest genialna, nie zapeszajmy, ale ja czuję, tu jest bardzo dobrze. To jest wręcz wspaniale. Goniec B2, to będę musiał tam uderzyć. Skoczek E4 tu wisi. Kwestia utrzymania. Co? O, to powiem szczerze, jestem zaskoczony takim posunięciem, ale chwila, 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 chwila. Chwila, skoczek E4. Skoczek E4 od razu.
Od razu. Chyba ja bym zbił na jego miejscu tego skoczka. Nie zbił, to jest dla mnie dobrze. Chyba D3 to B5, tam skoczek C3 jakiś się pakuje. Mam nadzieję, że to dobrze będzie stało wszystko. Ok, B5, skoczek musi uciekać. I co, lecimy tak, nawet bez myślenia. I tutaj wieża musi na E8 zbić, potem skakuje na E1, zdobywa. No, materiał leci. Leci materiał. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tu się broni. Gość jest chyba łyknięty. No bo jak wezmę wieżę, to już wygrywam. Bez problemu, myślę. Spokojnie, jeszcze partia się nie skończyła. Spokojnie, a jeszcze jakaś wieża F1, dam szacha. No właśnie, on oddaje jakość. Oddaje jakość, biorę tę jakość, bo muszę. D4, jak zbiję, to zostanie wieża D8. Goniec D2 musi rzucić. Bo goniec D2 nie musi wrzucić goniec D2. Ale mogę tak. Wymiana hetmanów jest, myślę, że korzystna. Albo tu. Ach, aż się ręce trochę trzęsą. Ale... Hop. Dobra, wymieniamy. No gość jest zjedzony, no. Ewidentnie. Dobra. No to do góry. Pionek idzie. Prosta gra, moi drodzy. D1. Arcymistrz, dzień dobry, na rozkładzie czarnymi. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ale fajna partia. Powiem wam, jestem mega zadowolony. Ła. Jestem mega zadowolony. Arcymistrz za burtą. No dzisiaj Title Tuesday ewidentnie żre. Ojejku, dobrze jest, moi drodzy. Ale dobrze. A się człowiek lepiej czuje, nie? Te emocje. Jednak warto grać w szachy, że czasem na takie momenty czekamy. Ale ja szczepionki nie miałem. Niestety nie miałem. Nie zdążyłem. No, jest 5 punktów na 8. 5 na 8. No to nie jest źle. Jeszcze 3 rundy. Jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry. Bardzo dobry. Ten moment jest bardzo dobry. Orlineczka, studiowałem dużo kierunków i wszystkie, że tak powiem, skończyłem, lecz nie ukończyłem, że tak się wyrażę, a zamierzchły temat już. Postawiłem na szachy jednak, więc i nie żałuję, bo tak to bym mógł się przywiązać do jakiegoś tam kierunku, powiedzmy, i bym z szachami nie działał, a jednak kocham szachy i lubię robić to, co robię. Myślę, że wychodzi to mi w miarę dobrze. No, czacha, ale tutaj wyszło dobrze. Tutaj wyszło dobrze. Cześć, Turynatory. Runda numer 8 zakończona. Czekamy na rundę numer 9, 10, 11. O, serdecznie dziękuję za punkty. Bardzo dziękuję. No, dla arcymistrza to nie, ale punkty, fajna rzecz. Dzięki serdecznie. Firuz, ja wygrał z Nakamurą 8 na 8. Pff, normalka, no. Tak, bardzo dobrze, Radku, to ująłeś. No i chyba tam było z 5 kierunków różnych. Człowiek szukał swojej drogi, ale też nie żałuję, słuchajcie. Fajna, fajna przygoda. W dzisiejszych czasach jednak liczy się, myślę, że pomysł na siebie i tyle. Życie jest tak krótkie, studiować, słuchajcie. O co chodzi? 4 z ilu? Co? Szczęśliwy... Co?
Co wy piszecie? Co chodzi w ogóle? O, jest git, słuchajcie, jest git, że tak powiem. Po młodzieżowemu, jest git. No dobra, moi drodzy, jest fajnie. Lecimy dalej. Czekamy chwilę jeszcze. Trzy partie się kończą i też po 8 rundach chyba jest malutka przerwa. Radku, ja od 10 lat zawodowo zajmuję się szachami. W sensie trenowaniem, uczeniem dzieciaków głównie. Od 10 lat już tak, powiedzmy oficjalnie, ale nieoficjalnie to o wiele dłużej. Kiedyś pamiętam, słuchajcie, jak miałem lat 17, zaproponowano mi szkolenie kadry wojewódzkiej. No, śmieszna sprawa, bo na przykład na takim szkoleniu były osoby 15-letnie, no ale wiecie, różnica 2 lat w tym wieku, no to dużo nie jest, nie? I to śmiesznie trochę wyglądało. Tak, uczę online, ale nie przyjmuję nowych uczniów, od razu mówię. Nie mam na to teraz, że tak powiem, czasu. Troszkę inne priorytety. No dobra. Jest w porządku. Czekamy na rundę kolejną. Ważne, że jest arcymistrz za burtą. Dawno już nie wygrałem z arcymistrzem. Ale dobrze, ale dobrze. Wiesz co, Jakubku? Z tego co wiem, to nie. To nie grają. O, mnie nie pytaj, jak się te bitsy kupuje. Nie mam pojęcia. Grałem z Jankiem Dudą. Blica, tak, na żywo. 3 lata temu? 3 lata temu jakoś. Ile dzieciaków uczę? Ho, ho, ho. Ciężko powiedzieć, zależy od roku, ale między 300 a 500 osób rocznie. Może więcej trochę. Ciężko mi powiedzieć, jak jest teraz. No, musiałbym po prostu zliczyć. Lepiej mi nie płać 1000 funtów, bo się rozpuszczę. Nie rób tego, proszę. A swoją drogą, słuchajcie, ostatnio Akademsko dostała 10 tysięcy dolców na piwku, nie? Znaczy na piwku, donata od Mr. Beasta. No ale to trochę też, oczywiście wiadomo, kobieta atrakcyjna, dużo gada, streamuje, to wiadomo, że się interesują, nie? Ale spoko. To było coś, naprawdę to było coś. Nie, oczywiście tam, wiecie, ten Mr. Beast, znany YouTuber, to pewnie kojarzycie, no to on tam te pieniądze cały czas rozdaje, nie? No ale to nieistotne. Dziewczyna się cieszyła, to jest najważniejsze. No musiała buleta wygrać, to też jest troszkę stresują tam. Gość tam mógł ograć w końcówce, widziałem partię. Kto jest lepszy? Bo nie rozumiem. Czy któryś z podopiecznych moich przerósł mistrza? Wiesz co? Kiedyś troszkę trenowałem Wojtka, ale nie chcę mówić nazwiska. I on też ma mistrza FIDE w tym momencie, więc. Ale to troszkę, to nawet nie są moje zasługi, powiedzmy. Chłopak po prostu jest zdolny, tak? Znaczy, ktoś więcej ode mnie, to niestety chyba nie. Ja też nie miałem dużo uczniów takich prywatnych na. Dzięki serdecznie za punkciki. Tak na poważnie. Myślę, że głównym problemem moich juniorów jest to, że oni są leniwi i nie pracują tak jak należy. No sorry, ale takie są fakty. Przykre pandemiczne czasy. No tak, spotkałem jakieś 3 miesiące temu jednego pana, który też jest dobrym zawodnikiem szachowym, a ze względu na sytuację musi pracować na. No, słuchaj, Radku, ale myślę, że szachiści sobie radzą. Ja myślę, że szachiści sobie radzą. Słuchajcie, nawet jak ktoś ma, powiedzmy, taką drugą kategorię, no nie chcę nikomu umniejszać, ale ktoś ma drugą kategorię i świetnie przekazuje wiedzę, może być bardzo dobrym trenerem. Nie trzeba być jakimś mistrzem, arcymistrzem, żeby być trenerem szachowym. Absolutnie. Nie, Radku, tak nie jest oczywiście. Oczywiście tak nie jest. Wiecie, wychować dobrego zawodnika to jest bardzo ciężka praca i taka niewdzięczna bym nawet powiedział, więc to nie jest takie łatwe.
A przede wszystkim w dzisiejszych czasach osobom nie chce się pracować, nie chce się do książki zajrzeć. Szachy trzeba według mnie no, pokochać na tyle, żeby zaglądanie w książkę analizować i analizować na przykład partie jakichś starych mistrzów, no to trzeba to tak lubić, tak jak, nie wiem, jedzenie rano śniadania, no bo wiecie, no inaczej chyba się nie da, trzeba tym żyć przede wszystkim, a nie, że trener powiedział tyle, to ty robisz tyle i nie ma efektów, o, trener zły. Myślę, że większość osób ma z tym problem. Może i takie, kubku. Anteku, no jeżeli zrobisz drugą kategorię, to pomyślimy. To może wezmę cię po swoje skrzydła. Na razie musisz udowodnić, że... Nie, oczywiście żartuję, nie chcę obiecywać. Na razie nie mam na to czasu. Moim planem jest zdobycie IEMA. Słuchajcie, to jest mój główny cel. Jak zdobędę IEMA, to też inaczej będę podchodził do trenowania. Znaczy, pewnie tak samo, ale już nie będę miał ciśnienia, żeby zdobywać swoje jakieś tam tytuły w przyszłości. A to jest dla mnie jednak ważne i chcę swoje jeszcze może nie spełnić, ale to zobaczymy. Zobaczymy, nie chcę się też nakręcać, bo to nie ma sensu. Jak wyjdzie, to wyjdzie, to będzie super. Jak nie, to też będzie dobrze, no. Ważne, żeby próbować. No, pytanie jest, czy pobieram pieniądze za treningi? No. Oczywiście, że tak. No ja mam działalność gospodarczą i pobieram pieniądze za treningi. No to jest normalne. Wszyscy trenerzy biorą kasę za treningi przecież. Za darmo ciężko pracować. No słuchajcie. No to by był wielki przywilej, żeby pracowało się za darmo. To tak jak korepetycje z matem angielskiego czy czegokolwiek innego. Dobra, jest kolejny arcymistrz, fajnie. Lecimy. I go. Słuchajcie, Azerbejdżan to są dobrzy szachiści z tego kraju. D4, D5. No i gambit hetmański. Taki ruch widziałem. Jak się do niego ustosunkować? Może tak. Na razie normalnie. Okej, też zrobimy roszadę. I teraz tak. Co dalej, panie Zielonka? Co dalej? Wieża B1 sobie zagrajmy z planem B4 na przykład. Tak, skoczek tutaj, to tutaj czmychniemy. A jak nie, to H3 zdążę zagrać. No dobra, go. No zbije, to zbije, nie? No zbił. No skoczkiem muszę odbić. Teraz taki ruch jakiś grozi nieprzyjemny. Już nie grozi. Lecimy B4 z planem takim. Dobra, czy F4 jest możliwe? Jest możliwe. Tutaj trzeba uważać zawsze. Źle, B5 mogłem od razu zagrać. Zagrajmy teraz. Tak, chyba B6. Chociaż mogę przesadzić z tym ruchem. Spróbujmy wymienić aktywną figurę przeciwnika.
tam B6 jest tam fajnie ustawiony. Właśnie, będę musiał tak, a mi tu zbije. Tam na C8 wisi, więc jest dobrze. Tutaj skoczek, skoczek D5. Bronię się. Tu muszę podważać. A teraz taki ruch grozi? Nie, bo tutaj wieża nie będzie zbroniona. No właśnie. Aha, więc tak muszę. Skoczek tu, hetman G3. Tu wszystko bronię. Jeszcze widzę. Jeszcze widzę. Tak, pograł. Dwa skoczki za dwa końce. Dobra, od razu. Nie wygląda to obiecująco. Spróbujemy tutaj związać. Czy może zbić pionka? Ktoś mi powie. Wydaje mi się, że może. Nawet tego dokładnie nie policzyłem. A może hetmana 1 wtedy? Na pewno czarny ma lepiej. Nie zbił słusznie. Tak, znaczy słusznie. O, chwila. Ja pomyślę. Czy tak zagrać? O, F5 wygląda dobrze chyba. Grajmy F5. Żeby gońca ograniczyć, taki jest cel. Ajajajajaj, goniec C5 przecież jest. No zapomniałem o tym. Kurczę, felek. No widzicie? Jeden i fajnie wyglądało wszystko i niestety. Zapomniałem o tym, że tutaj goniec zagra na C5 i nie mam jak bronić się od związania. Taki prosty ruch. Co ja zagrałem? Ja tu mam jakiś ratunek? No nie mam. Trzeba poddać. Szkoda. Widzicie? Niestety. Jeden ruch i po partii. Nie, no nie ma co walczyć. Nie ma co walczyć w tej pozycji. F5, no dobra, co teraz w tej sytuacji można by było zagrać? O takim ruchu. A, wymyślałem w ogóle o D5, przecież to od razu goniec wchodził. Ale zaraz, dlaczego ja na przykład nie zagrałem jak skoczek na przykład na C4 i skoczek na przykład na E3? No to byłoby dobre, zobaczcie. Hetman C7 i skoczek E3. Przecież to są normalne ruchy, takie tradycyjne. Te skoczki tu fajnie wszystko bronią. Tu jest wszystko kontrolowane. No byłoby dobrze. Te skoczki stałyby tutaj dobrze, blokowałyby pionka, jakiś wtedy był ruch groził. Przerzucić hetmana wtedy i próbować grać wieżą C1, ewentualnie tutaj. No jak to się łatwo patrzy po... nie, Jaro, ja musiałem poddać partię, bo to jest figura mniej, nie będę grał bez figury. To jest właśnie, to jest szkoda czasu i energii. Nie będę nawet tego grał pod publikę, sorry, no to nie ma co się męczyć. Się przegrało i tyle. Ale ta pozycja była już dobra. W ogóle, kurczę, przecież... Tu nie widziałem takiego prostego manewru. Stałoby dobrze. Nie będę patrzył o cenę silnika. Nie chcę tutaj się denerwować. Nie będę patrzył, nie. Nie patrzymy na silnik. Kompleks Azerów. No grają Azerowie dobrze, ale on grał tak spokojnie. On widać, że spokojnie grał w te szachy. Tak wyczekiwał na dobry moment na pewno. Oj, termin nie wiem, czy się teraz zwolni w najbliższy rok. Nie mam pojęcia. No, na pewno nie przyjmuję nowych uczniów. Przepraszam, no sorry. Mogę zawsze kogoś polecić od siebie, ale na ten moment niestety. No dobrze, słuchajcie, i tak cieszę się, że grałem już z 4 arcymistrzami chyba. Jedną partię wygrałem z arcymistrzem, także jest dobrze. Tu było blisko. Jakaś tam walka jest nawiązana. No, troszkę szkoda jednak, że w tej sytuacji, no skoczek C4, tu bym ładnie zablokował, stałoby dobrze, jeszcze raz pokażę, no zobaczcie, to stoi bardzo dobrze. To stoi, myślę, że bardzo dobrze, no oczywiście mógłby tak, ale zobaczcie, ten goniec jest trochę skrępowany. Tu jest, ten pionek jest wolny, niebezpieczny. Mówię, zawsze hetmana tu przerzucić, gońce są nieco skrępowane według mnie.
Skoczki stoją tak nietypowo, ale ciekawie. Nie będę grał do końca. Słuchajcie, nie ma, u mnie nie ma takiej zasady. Gram z arcymistrzem, podstawiłem figurę, poddaję partię. Koniec, kropka, szkoda energii. Osoby, które troszkę w szachy już grają czasu i mają taki poziom trochę wyższy, to na pewno rozumieją. Wiem, że początkujący, jak grają ze sobą, to każe grać do końca, bo to jest dobry nawyk dla początkujących, bo tam jest więcej takiej taktyki i koniec. Ja nie będę grał do końca, jak będę podstawiał figury. Chyba, że będzie pozycja bardzo skomplikowana i jest jakaś szansa, to wtedy tak, ale nie w takiej suchej pozycji. Nie, to nie ma opcji. Tak, to naprawdę szkoda energii. Tak się nawet znaczy nie robi. No. Zobaczcie sobie na YouTubie, popatrzcie sobie partię wielu arcymistrzów, partii klasycznych czy coś w tym stylu. W jednej partii, no pamiętam, nawet Magnus Carlsen grał z Anandem. Grał białymi, Carlsen grał białymi i słuchajcie, ustawił Ananda w taki sposób, że pozbijali się chyba tylko, dwie figury się pozbijały, żadne pionki się chyba nie pozbijały, albo jeden. I tak strategicznie go ustawił Ananda, że Anand w ogóle nie miał dobrych posunięć i poddał partię. I co wtedy powiecie? Graj do końca? No nie ma takiej opcji, no ufa się przeciwnikowi i tyle. A na tym poziomie bez problemu poddanie się jest z czystym sumieniem. Ach, szkoda, zbił na E5. Nie widziałem, po prostu nie widziałem. Trudno. Prosta podstawka, ale w partii klasycznej no nie przeoczyłbym, znaczy nie przeoczyłbym takiego czegoś, to nie ma siły. No cóż, ale dobrze, wracamy do gry, do Tag Let Tuesday. No, 5 punktów jest dobrze, jeszcze dwie rundy, czekamy. Jeszcze jakiegoś tutaj arcymistrzka bym tutaj chętnie. Peter Schwindler, słuchajcie, prowadzi 8,5 punkta. No nieźle, nieźle. Hikaru ma 7,5. Nie, Luke, nie będę tutaj. Wiem, że mi skliki czy coś, ale mi aż tak bardzo na tym nie zależy. Ja nie jestem typem cwaniaka takiego internetowego. Nie, absolutnie nie. Nie będę w ten sposób reagował. WGM. A, to jest dobra zawodniczka. Grałem z nią kiedyś. O, to jest dobra zawodniczka. Lecimy. Gruzja. Ale my też jesteśmy nieźli, słuchajcie. My też gramy w szachy dobrze. No dobra, grajmy królewską indyjską. Co będziemy się czaić? Grajmy po ludzku. Nic się nie tnie. Piękna pozycja. Normalna, tradycyjna. I lecimy. Aha, pamiętam, że ona grała tutaj te powolne warianty. Pamiętam, ona tutaj rzeźbiła. Rzeźbiła mocno. Tak, rzeźbiła. To było takie uciążliwe dla mnie trochę. No cóż, będziemy rzeźbić z drugiej strony. Bijemy. W końcu trzeba tu wybić, zagrać aktywnie. To nie są łatwe pozycje do gry czarnymi. Tutaj trzeba naprawdę się nagimnastykować. Wiem, że tu jakieś takie plany przez Hetmanem. Tu trzeba uważać na jakieś takie taktyczne zagrania. Tak, typu taki ruch na przykład teraz grozi. To widzę. Jeszcze, tylko czy ja zareaguję dobrze. Gońcem? Chyba gońcem. A, i tu leci w ogóle. Widzicie, jak ja gram? Piona mniej już jest. Mam już piona mniej. Niepotrzebnie ten wariant z nią grałem. Zapomniałem, że ja grałem z nią tę pozycję. Jeszcze skoczek A4 grozi. Zapomniałem, że grałem taką pozycję z nią. No to jest trudna pozycja, niestety. Bardzo trudna. Mega trudna. O, spróbuję coś tutaj pogryźć, no bo jakie wyjście? Nie, no szkoda, debiut słaby, bardzo słaby. Bardzo słaby debiut. Tutaj? Dziwnie zagrała według mnie. Bije skoczki. Okej, nie ma tego gońca, więc jest dobrze. Tu oddajemy. A, tutaj jest strzał.
Dobra, ale nie jest źle, wyszło dobrze, bo to Hetman B7 zawsze mam. Nie wyszło najgorzej. I teraz tak. Na pionka. Chodzi o to, że jest pion mniej, ale ona nie ma czarnopolaka, więc nie skumała chyba strategii. Dobra, nieważne, to jest arcymistrzyni. Ona coś tam gra jednak. Tutaj bronimy C5. Słusznie. Słusznie mnie ciśnie. Ajajaj, muszę tak zagrać. Nieładne posunięcie. Gdzieś tu wieżą trzeba grać. Szukać aktywności. Tutaj grozi. Goniec grozi bicie na F5 chyba. Już nie grozi. A tu podstawiłem, ale gram jak ciołek. Gram jak ciołek. Skoczek odejdzie, jest Hetman D2. Jak tutaj, to tam zawsze szach, jakieś odskocznie są. Trudna poza, niestety. Król H8 jakieś trzeba. Skoczek tutaj, no musi myśleć na pewno. Tutaj musi jakoś. Jakiś taki teraz ruch. Nie, nie grozi, bo tu Hetman jest broniony. Właśnie. A jak zbiję tu, skoczek, bije hetmanem, tu z szachem, mogę chyba zbić. Nie widziała tego. Moi drodzy, ona tego nie widziała! Nie widziała tego bicia! Ajajaj, dobrze jest. Takie partie cieszą, jak wychodzę z wora. Mister Szachuś, więcej szczęścia niż rozumu, no ale jakaś taka partia zawsze się musi trafić. Jest figura, więcej mogę dać szacha nawet. A tu też jest ok. No tak niepewnie grała, jak już oddała czarnopolowego gońca, to czuję, że faktycznie coś tu można by było powalczyć. Manem tutaj. Nie no, hetmanem bije. Bicie na C6, jakiś tam szach. Wymiana hetmanów wystarczy. Do góry. A, tu goniec C3 przecież jest dobre. O, tak wystarczy. Tego piona bronię, tego wezmę za chwilę. Jeszcze oczywiście dużo szachów mogę dostać po drodze. Kwestia po prostu techniki, nie? Której mi trochę brakuje teraz. Tu jakiś goniec grozi teraz. No i złapała się. Okej. Masakra. Więcej szczęścia, nie?
No dobrze, no co mogę powiedzieć? No grałem w debiut jak frajer i tyle, no zobaczcie, przecież no zagrałem ten sam debiut. Ja pamiętam, że grałem z nią dokładnie to samo. Dokładnie to samo, ten debiut. Pograłem słabo, słabo pograłem. Tutaj trzeba też niuanse znać, żeby dobrze. No bicie, może poczekać. Biały po prostu ustawia się normalnie w tej sytuacji, czeka, aż będzie wybicie na D4 i gra na łapkę, nie? No i tutaj, no widzicie, bo grozi na przykład skoczek C6, potem z wybiciem na D6. A mi się zapomniało, że po tym ruchu, jak poszło w partii, że ona bije na D6 później. A jak można by było inaczej tutaj grać? O tak? No to wtedy jest bicie tu. No właśnie. Jak grać teraz? Tak? Chyba tutaj, a to jakieś E5. No trudno, dobra. Słaba partia, ale tym razem jest punkt. To jest karma za to, że tamte partie były lepsze. A niestety nie udało mi się wygrać z tymi arcymistrzami. Dobrze jest, słuchajcie. 6 punktów na ile? Na 10? Jeszcze jedna runda. No to mamy szansę na wyrównanie rekordu. 6 na 10. To jest całkiem dobrze. Ale blisko jest do 7,5. Słuchajcie, nie jest to chyba aż tak, nie będzie to chyba aż takie trudne w przyszłości. Mam nadzieję, jak będę grał tak w miarę równo, to się powinno udać kiedyś w końcu. O, no tak, wyjście z wora strasznie. No dobra. Ważne, że tutaj jest skalpik. Z figurą więcej się poddać? Wrzucić remis? Nie, wrzucenie remisu to jest w ogóle chyba takie słabe, bym powiedział. Cwaniactwo takie, no. Nie. Ja tak nie gram. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Uff. No i fajnie, czeka nas ostatnia runda. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, zobaczymy. Przegrywanie z kobietami mniej mnie boli? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Ale wiecie, ona też się musiała wkurzyć, bo dostała super grę, pion więcej, wszystko pięknie i przegrała, nie? No to widzicie, to dwie strony medalu zawsze. No tak, jak nie, no to pewnie cudownie, no po prostu jest cudownie grać, aż miło przedstawiać figury. No na zdjęcie nie zaglądałem, to prawda. No dzięki, będziemy walczyć w ostatniej rundzie. Szachy na żywo zdecydowanie wolę, ojej. To 100%, 1000%. Szachy na żywo, jak najbardziej. Dziękować trzeba, White, trzeba. Witam cię, V3R3N, witam cię serdecznie. Dobra, słuchajcie, no cóż, jeszcze. Już runda? Tak szybko? Hindus, moi drodzy. Ostatnia runda, lecimy. Na luzie, jest ok. E6, dobra, tak też grają. Zaraz się pozycja skomplikuje, trzeba będzie myśleć. Tutaj. A zagram sobie tak, może system Botwinnika? Poszedł, poszło. Tylko, że ja gram ten lewy system Botwinnika, słuchajcie. I teraz na przykład po G5 mogę też tak zagrać. A, ja gram ten lewus, no to jest zły wariant, ale lubię go grać. W internecie szczególnie. Hetman F6 trzeba. Koniecznie. Ja myśli, może nie zna, ale może wymyśli Hetman F6. Zbił. No dobra. Z takim planem tutaj gramy. Zbił szybciutko. Okej, no gramy goniec, żeby tutaj wieża na H7 zagrała. Będziemy tutaj kombinowali. Niech myśli. I po wieży H7 zrobimy roszadę. Ustawimy się tutaj na E. Nie wiem dlaczego, ale ja lubię grać tą pozycję. No nie wiem dlaczego, no sorry. Ale ona jest lewa. Ona nie jest najlepsza. Co? Król na E7? Wieża H7 nie gra? Wiecie co? Ja nie zbiję tego, ja zrobię roszadę. Ja nie zbiję jeszcze na F7. Ja wolę roszadę zrobić. Teraz zbiję. W następnym ruchu, o ile pozwoli mi przeciwnik. Ale król E7? Co to za bzdura? Co to za bzdura jest? Poczekajcie, bo coś mi tu nie gra. Poczekajcie. O co w ogóle chodzi?
Chwila, chwila, momentos. Skoczek tutaj, hetman F5, ale liczenia. Czekajcie, na F7 jest bicie, wtedy wchodzę skoczkiem. Tu jakieś maty grożą. Ukryte. Ukryte maty grożą. Tu grożą ukryte maty. Gramy tak, zawsze tu będziemy napierać. Jeszcze mata nie ma. Taki ruch nie działa, bo jest też D5. Ale ostra poza. W ogóle mega ostra. Teraz muszę ze skoczkiem coś zrobić, ustabilizować. Oczywiście jakieś takie ruchy grożą, to G3. No ciekawe, ciekawe. No gość ma 15 lat, a to nie widział, wieża H7 może nie widział. No to nie jest dziecko, słuchajcie, 15-latkowie grają w szachy fantastycznie. Zobaczcie, jaki on ma ranking, jest mistrzem międzynarodowym. Hindusi tam ostro nawalają w szachy. Co on tutaj myśli teraz? Czy w ogóle po hetman G7 ja mogę G3 zagrać? Chyba mogę. Okej. Chwila, chwila, niech ja się zastanowię, jak to grać. Mój skoczek chyba musi wrócić. Chyba muszę wrócić skoczkiem. W pionach jest, a król jest w centrum, to jest jego zakała. I teraz tak, muszę uważać na G2. Jakieś C5 ostre teraz chyba wchodzi. C5 może być ciekawe, ale wtedy G3 gram, jakiś hetman. O kurczę, C5 może być ciekawe. Na bank on tutaj analizuje C5. Ale wtedy, no właśnie, zagrał te C5. Jednak tutaj widzicie, grozi bicie. Może F3 w ogóle zagrać. Nie, nie mogę F3. A tak. Dobra, gramy. Wiecie co? Gramy tak. Gramy tak. Chodzi o to, że jak on zbije, to my zbijemy. Tu się broni. G3 zawsze mam, a tutaj jakieś już opcje na D5, jakieś na B5 wisi, coś tam. No nie, to jest skomplikowana pozycja mega. On myśli. On myśli, a ja musiałem te figury wycofać. A też mogłem goniec G4 w ogóle zagrać. Też ciekawe. Wszystko to jest ciekawe. Za mało czasu, nie? Trzeba praktyczne ruchy tutaj. Trzeba praktyczne ruchy tutaj zagrywać. On ma już pół minuty, słuchajcie. No się zamyślił. Dobra, bijemy tym. Oczywiście jak hetman G4, to G3 będę musiał wrzucić. Nie będzie wyjścia. Teraz jakiś taki ruch grozi? Nie, nie grozi. Tutaj coś wisi, on musi uważać. Hetman F4, skoczek D5. Tutaj, dobra. No G3 muszę. Bicie, bicie. Do końca zbije wieżą? Nie, nie może. Okej, słuchajcie, teraz widzę taki fajny ruch. I taki fajny ruch. Damy szacha. What? Mam wygraną. Mam wygraną, słuchajcie. Mam wygraną. Ja mam wygraną pozycję. Zaraz, przyjdę tutaj. No to wisi na chwilę, ale... I tu. Grozi mat. No i co? I co? I co teraz? No to zaraz. Jak tu dać mata? W ogóle jest tu mat, czy nie? Nie, no mogę zbić, nie muszę dawać mata. A, szacha mogę dać i wziąć tutaj. Nawet nie wiem. A, tu jest mat na B5. Jest! Ha, moi drodzy! 7 punktów! No nie, no to dzisiaj wiecie, będzie szampan i truskawki. Nie, no dobrze jest. Dzisiaj było pięknie. Ale jednak lewy wariant na młodego Hindusa zadziałał, nie? Ła, haha, ale świetnie. Naprawdę, naprawdę dobry dzień po przerwie. O, cieszę się niezmiernie. Dzięki serdeczne za oglądanie.